Ola witamy Was bardzo serdecznie w 156. odcinku podcastu No Camp Now, w którym porozmawiamy sobie o tym, dlaczego przegraliśmy 2-1 ligowe El z Realem Madryt, a także omówimy galę złotej piłki, którą wygrali wychowankowie Barsy, Leo Messi i Aitana Bonmati. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest, jak zwykle, Michał Gajdek. Cześć, Michał! Cześć Adrian, cześć wszystkim. Michał, jesteśmy no, już nie tak świeże, ale jesteśmy po, po klasyku. Niestety, niestety musimy o nim porozmawiać. Pewnie wolelibyśmy teraz inaczej spędzać ten wieczór, ale jesteśmy to winni naszym e, słuchaczom. Po meczu Robert Lewandowski powiedział, że nie zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz przegrać. No, a jak e, ty do tego podchodzisz, zgadzasz się z opinią Roberta? No wiesz co? Powiem ci szczerze, że. Mm... Nie wiem, czy my zasłużyliśmy, żeby ten mecz przegrać. Nie wiem też, czy Real zasłużył, żeby ten mecz wygrać. Właściwie to wydaje mi się trochę, że... Ciężko mówić, że ktoś w tym meczu na coś konkretnego zasługiwał, żeby był wyraźnie lepszy od swojego przeciwnika, albo wyraźnie gorszy. Dla mnie to był bardzo podobny mecz, i już takie miałem niestety wrażenie na trybunach do tego meczu marcowego, do tego klasyku, który się zakończył naszym zwycięstwem, z kolei 2-1, ale też przypomnijmy, że wtedy Real wyszedł na prowadzenie 2 do 1. Potem spalone, Marco Asensio i Frank Cesi, który w końcówce. Wprawił nas w ekstazę na Camp Nou. No tutaj, niestety, Jude Bellingham wystąpił w roli Franka Kessiego w końcówce, i zamiast 2-1 się skończyło 1-2, więc czy zasłużyliśmy, czy nie zasłużyliśmy? Nie wiem. Z ciekawości sobie zerknąłem na statystyki, żeby zobaczyć też, czy test, właśnie taki liczbowy test oka potwierdza i wiem, że ten parametr XG to jest trochę czasami parametr XD być może, jeżeli chodzi o to, jak to się przekłada na, na boisko, bo, bo przecież pierwsza bramka Judah Bellingham no, na pewno nie przyniosła, nie, nie była, że tak powiem, z dużego XG, po prostu to było świetne uderzenie i rzeczywiście okazało się, że my mieliśmy 1.55, a Real miał 1.07 niby. No tak więc myślę, że gdyby to spotkanie się skończyło remisem, to być może byłoby nie wiem, czy sprawiedliwiej to jest dobre słowo, czy, czy nie, ale myślę, że. Pod tym względem Robert może mieć rację, ale niekoniecznie mi się takie słowa, szczerze mówiąc, podobają, niezależnie od tego, czy ją ma, czy nie. I myślę, że o tym sobie będziemy jeszcze rozmawiać. Ten podcast będzie chyba wyjątkowo krótki, bo z moich notatek już mi sprzątnąłeś chyba trzy rzeczy. Miałem też wypisane, właśnie, i, i, i XG, właśnie, chociaż gdzieś tam indziej znalazłem, że Real miał 0,70, także nie wiem, naprawdę liczenie tego powinno być w jakiś sposób, chyba, ustandaryzowane w końcu. Bo, bo to no, jednak spora rozbieżność. Może to jest jak z tymi procentami Microsoftu, który tam wyświetla, wiesz, jesteś sam na sam z bramkarzem na 10 meczu, a Microsoft tam w La Lidze pokazuje, no masz 7% na strzelenie bramki. To jest w ogóle totalnie odpalone i ja rozumiem, że La Liga chciała pokazać, jaka jest nowoczesna i dlatego weszli we współpracę z Microsoftem, ale te procenty są absurdalne właśnie. Tak jak mówisz, i, i bardzo często to moim zdaniem daje odwrotny efekt, zupełnie, no ale nieważne, nie o tym będziemy dzisiaj gadać, chociaż pewnie wolelibyśmy o Microsoftie i o Lalidze, nawet o że Tebasie pewnie, ale tym razem to nie Tebas nam mecz przegrał, więc y, wracając do, do słów Roberta, tak, mi też się one nie, nie podobały, natomiast faktycznie rozumiem no, skąd one wynikały, bo jak dla mnie to pierwsza połowa zupełnie pod do Barcelony. Natomiast druga, zdecydowanie pod dyktando Realu Madryt, już, już pomijając same gole, to ten me mecz po prostu miał, miał dwie bardzo różne połowy i, i może nie był jakiś specjalnie atrakcyjny. Mieliśmy już lepsze klasyki w ostatnich latach, tak pod względem samego poziomu sportowego, no to było tutaj z mojej strony jakieś rozczarowanie. Natomiast faktycznie w tej pierwszej połowie my kontrolowaliśmy grę. Mi się bardzo podobał pomysł Chaviego, a na ten mecz. Zresztą też rozmawialiśmy, że, że skład nam się podobał. Ty mówiłeś wprost, że, że chciałeś takiego składu. Jeśli chodzi o Real, no to właściwie Ancelotti wystawił ten skład, który ja anonsowałem w poprzednim podcaście i tam żadnych niespodzianek nie było. No i na papierze wszystko było, było dobrze. Bramka no, trochę szczęśliwa, Gindogana, ale jednak zasłużona. No i co właściwie się, myślisz, stało w drugiej, w drugiej połowie, że, że tak siedliśmy? No nie po raz pierwszy już mamy problem z tym, żeby zagryć dwie równe połowy. Zazwyczaj gramy lepszą pierwszą, a w drugiej siadamy albo na odwrót, ale. Zwróć uwagę, że mało kiedy właściwie gramy dwie równe połowy, szczególnie z tymi mocnymi rywalami. Wiesz co, wydaje mi się, że szereg okoliczności, to znaczy. Ja bym nie uznawał, że chodzi o świadome cofnięcie się i oddanie rywalowi inicjatywy, bo no chyba nie po to szawi wychodzi po każdym meczu, nawet po tym poprzednim, o którym sobie mówiliśmy z Szachtarem, że mamy kontrolować sytuację i tak dalej, żeby potem te kontrole no świadomie oddawać. Wydaje mi się gdzieś, że nie takie jest założenie, natomiast z tego lub innego względu rzeczywiście tak wychodzi. Nie wiem, czy to jest jakaś nie chcę powiedzieć, podświadomość zawodników, którzy gdy zaczynają być naciskani, to rzeczywiście się cofają i, i potem wychodzi, wychodzi to słabo. Ja tutaj w tym konkretnym meczu, no niestety, powiązałbym to też mocno ze zmianami, tak? No bo. Mieliśmy cztery zmiany w tym spotkaniu. Moim zdaniem żadna z nich nie przyniosła nic pozytywnego, a wręcz dwie pierwsze zmiany znacząco nam zespół osłabiły. I pierwszą zmianą był Robert Lewandowski za Ferrana Torresa. I okej, okay, Ferran Torres może nie grał wielkiego spotkania, natomiast jak sobie spojrzysz na to, jak on bardzo pracował w pressingu, był tam w topce absolutnej skoków pressingowych. Gdzieś mi mignęła chyba taka statystyka, że nawet biorąc pod uwagę cały mecz, to zdecydowanie najwięcej skoków pressingowych, miał Gavi, natomiast zaraz za nim byli Fermin Lopez i Ferran Torres. No i obaj tak, zeszli z boiska stosunkowo wcześnie, więc widać, że byli no, aktywniejsi pod tym względem niż koledzy, którzy rozegrali nawet całe spotkanie. I myślę, że to jest coś, co dużo nam odmieniło, bo, bo czy właśnie zmiana Ferrana za lewego, czy tym bardziej zmiana Fermin Lopez-Uriol Romeu no, pokazała tak naprawdę, jeszcze bardziej te tendencje utraty kontroli, mniejszej, mniejszego regulowania gry przez nas, mniej, rzadszego trzymania piłki. Natomiast inną sprawą jest oczywiście to, i to wiem, że też Ty o tym pisałeś, więc nie chcę tego powtarzać. Myślę, że, że najlepiej jak sam do tego, że tak powiem, wrócisz, skoro już i tak Ci notatki zabrałem raz, że hmm. pytanie, czy inaczej, to ja zacznę może od tego, czy można było w ogóle tych zmian nie dokonywać. I wydaje mi się, że odpowiedź chyba brzmi nie. Z tego względu, no, że Fermin Lopez wyszedł dość nabuzowany na to spotkanie. On chyba w 16 czy 17 minucie dostał już żółtą kartkę. Ferran Torres też dostał żółtą kartkę w... za ten. No... Fyt, nie wiem jak on się nazywa fachowo rodem z futbolu amerykańskiego czy z rugby na Viniciusie, gdy ten mu próbował uciec przy linii bocznej. Tak więc zeszło dwóch naszych zawodników, którzy mieli żółte kartki, tak? Może rzeczywiście też taka była koncepcja, żeby jednak te zmiany zrobić. No a czy można było kogoś innego za nich wprowadzić? No moim zdaniem nie i wiem, że Twoim zdaniem też nie. No tak też mi się wydaje, no bo z jednej strony faktycznie te zmiany nie pomogły, tutaj pełna zgoda. Natomiast no, ja bym za to nie winił e, Czawiego konkretnie, no bo no, kogo my na tej ławce mieliśmy poza, poza tymi, którzy weszli? No, zostali z e, tych nieużywanych zmian Inaki Penia i Ander Astralaga, czyli bramkarze, e, Marco Alonso, Pałku Barsi, który nawet nie zadebiutował przecież jeszcze, Jules Koundé, który, który wracał po kontuzji i pewnie w ogóle nie był gotowy do gry, bardziej jako straszak. Hector Ford, Mark Casado i Mark Giu. No to tak naprawdę, tak sensownie można by brać pod uwagę tylko Casado i Mark Giu właściwie. Marco Salon zapewnie jakby wszedł za baldę, to nie zagrałby źle, bo niestety Balde jest cały czas w kiepskiej formie i po raz kolejny w tym meczu tu pokazał. Ale no, jeżeli chodzi o, o tych dwóch pozostałych, no pewnie teraz już z perspektywy czasu jak sobie o tym myślimy, no to Casado nie zagrałby gorzej niż Romeu, no bo Romeu był faktycznie tragiczny, absolutnie od samego wejścia, a, a co do Marka Guillaue, no to też ja już o tym tam na Twitterze prowadziłem małą wojenkę, no bo nie ma po prostu takiego trenera na świecie, który wpuściłby Marka Giu przed Le Robertem Lewandowskim, po prostu nie ma. To by było po prostu jak spoliczkowanie Roberta, więc jeżeli Lewy stwierdził, że on się nadaje i lekarze, że on się nadaje do gry, no i jest gotowy do tego, żeby wejść właśnie na te pół godziny, no to Xavi go wpuścił. Jeżeli Lewy będzie grał słabo przez ileś tam meczów z rzędu, no to wtedy być może, być może warto rozważyć właśnie zamianę, czy nie wiem, w styczniu jak przyjdzie ewentualnie czy o Vitor Roque? ale póki co no, to jakby ten Robert Lewandowski nie grał, to nadal jest naszym liderem w klasyfikacji kanadyjskiej. Najlepszym strzelcem na margiju miał tak naprawdę dwa dobre dotknięcia piłki no, w pierwszym meczu, w tych 23 sekundach, czy ile tam było. Więc no z całym szacunkiem do tego młodego chłopaka, bo niech on się jak najlepiej rozwija, ale, ale no, jak ktoś mówi, że wpuściłby go wcześniej. No to chyba trochę nie, nie rozumie zarządzania szatnią. A to jest, jeśli chodzi akurat to o ten aspekt czawi, no tutaj do tej pory bardzo dawał radę i, i nie mamy tutaj właściwie do czego się przyczepić. Więc taką mieliśmy po prostu kadrę bez Pedriego, bez Frankiego de Jonga, oczywiście też bez Sergiego Roberto. To może teraz śmiesznie brzmieć, ale. Pewnie Sergi Roberta jakby wszedł na boisko, no to nie zagrałby tak tragicznie jak Oriol Romeo. Ja przed sezonem, pamiętasz może, mówiłem co, czego oczekuję w ogóle od, od Oriola, bo to były trzy rzeczy, żeby wprowadził trochę siły fizycznej w środku pola, czego nie zrobił Kesi, a spodziewaliśmy się, że tak będzie. Żeby właśnie recyklował piłkę bez głupich strat, no i czasami wszedł z drugiej linii strzał z, i oddał strzał z daleka, i to jest koniec. Właściwie naprawdę ja miałem bardzo, bardzo niskie. Oczekiwania, jeśli chodzi o ten transfer, ale niestety z biegiem czasu, z każdym kolejnym meczem, szczególnie odkąd nie ma Frankiego, on wygląda po prostu tragicznie i szczególnie ten, właśnie, recykling piłki, to żeby piłkę przyjąć i oddać komukolwiek, nie wiem właściwie co mu się stało, ale on wprowadza taką panikę, że cała drużyna, mam wrażenie, jest bardzo elektryczna przez to, bo nigdy nie wiesz dokładnie, co on zrobi. I po prostu zachowywał się w tym meczu jak uczniak, który nie potrafi dobrze piłki przyjąć, wybierał jakieś dziwne rozwiązania. No i oczywiście wisienką na torcie była ta ostatnia akcja, kiedy nie upilnował Juda Bellingama, bo, bo przecież on przy nim był. I nagle Jude już był przed bramką i, i dobijał piłkę, a Uriel stał tam, gdzie stał wcześniej. Więc, no, jeżeli nie robimy tego za często, ale trzeba powiedzieć obiektywnie, że on nam ten mecz zawalił. Takie jest moje zdanie. To była tragiczna zmiana, więc teraz, oczywiście, patrząc na to wstecz, jakby wpuścił, właśnie Marka Casado, Czawi, no to pewnie by wyglądało to lepiej. No, ale czy mógł dużo więcej zrobić? Szczawi naprawdę nie, nie sądzę i ja akurat za ten mecz go, go winim nie będę, tym, tym bardziej, że tak jak mówię, na samym początku wyglądaliśmy dobrze i, i widać było, że, że jest też pomysł na tą grę. Natomiast coś po drodze po prostu się zacięło. Mówiłeś o xG Bellingama. Czy twoim zdaniem Mats mógł zrobić więcej przy tym jego strzale? Powiem ci tak, na żywo w pierwszym momencie miałem wrażenie, że ten strzał troszkę leciał rzeczywiście, i, i że, da się, że da się zareagować. To była moja pierwsza, że tak powiem, instynktowna, taka gdzieś reakcja czy odbiór tej sytuacji. Później miałem tak, że zobaczyłem go na tym telebimie stadionowej. I mówię: Nie, dobra, no to jednak była taka moc, że, że nie dało się nic zrobić. Później znowu obejrzałem trochę powtórek i z każdą kolejną miałem wrażenie, że da, dało się zrobić więcej. Natomiast na końcu też porozmawiałem gdzieś tam, że tak powiem, z. Z kolegami, którzy no, bronili coś na amatorskim poziomie, i, i wszyscy, jak jeden mąż, mi praktycznie zwrócili uwagę, że oglądanie, wiesz, powtórek właśnie w slow motion i oglądanie powtórek, które pokazują, że tam piłka gdzieś uści tam praktycznie po palcach idzie i tak dalej, to jest jednak trochę zdradliwe i to jest jak oglądanie, wiesz, fauli. W slow motion i, i nigdy nie powinno służyć jako ten główny środek, bo jest po prostu no, wypaczające. tak? I, I wszyscy powiedzieli, że to naprawdę było uderzenie, które było trudne. Tak przynajmniej wygląda, z tego względu, że ta piłka uciekała, po prostu miała taką rotację, jaką miała, i, i tyle. więc Czy znaczy inaczej, czy mógł zrobić więcej? Pewnie mógł. Natomiast czy możemy powiedzieć, że nie wiem, mamy do niego pretensje o to, że nie zrobił więcej? No. Nie sądzę. Szczerze mówiąc, jednak, jednak powiem Ci, że ta moja opinia się różniła w zależności od momentu, w którym bym ją wydawał, natomiast chyba jednak została przy tym, że inaczej. Po gościu, którego określasz najlepszym bramkarzem świata, czy gdzieś tam absolutną topką, no tak, możesz się spodziewać, że zrobi tutaj więcej, ale czy byś powiedział, że to jest, nie wiem, błąd, to nie to zdecydowanie nie i myślę, że, że 99% bramkarzy na świecie tego nie broni. No Pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli jesteś w tym 1%, to można od ciebie oczekiwać, że, e, że tak się stanie, czy nie. Mhm. Ja mam podobne podejście do tego. Z trybun wydawało mi się, byłem szczerze ci powiem, z trybun widząc tego gola miałem niezłą lokację, no bo właściwie przy linii środkowej na lateralu. Byłem zdziwiony, że to wpadło, naprawdę. To nie był chyba aż, aż tak niesamowity strzał, żeby był nie do obrony. Wydaje mi się, że, że jednak mógł Mats trochę więcej zrobić. Na pewno nie ma co go obwiniać za to, że, że w końcu tej piłki nie złapał. Tak jak mówisz ciężko, no to naprawdę ocenia w tym momencie, że żaden z nas, bramkarzem, nie był i chyba już żaden nie zostanie, więc zostawmy chyba, że w po prostu. Tak, dokładnie. No i cóż, ja jeżeli mogę, to jeszcze. No? Wróciłbym na chwilkę do tego Uriola, o którym powiedziałeś, bo jestem ciekawy, jak jego przyszłość w Barcelonie czeka. Mi się bardzo nie podoba coś takiego, no że jednak mamy, wiesz, dzisiaj akurat pierwszy dzień listopada, ale jesteśmy od trzech miesięcy w sezonie. Wiedziałeś, czego gdzieś tam oczekujesz po tym Uriolu. On też, no łatwej sytuacji nie ma, no bo jednak wchodzi na klasyk, wchodzi do drużyny, która się broni w tym klasyku, która jest zdominowana przez rywala. Nie ma tego Frankiego de Jonga koło siebie. O czym mówiliśmy, że też ma to znaczenie, no i jednak jest krytykowany po tym meczu, i słusznie jest krytykowany, żeby nie było. Natomiast ja potem nagle zaczynam czytać informacje, że my będziemy w zimę szukać być może jakiegoś awaryjnego, defensywnego pomocnika, i tak dalej. No nie no, moment, ale to właśnie kupiliśmy w lato. Awaryjnego, defensywnego pomocnika, bo na lepszego nas stać nie było. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żebyśmy widzimy, mieli sprowadzić kogoś, kto tutaj wejdzie i z marszu podniesie znacząco poziom tej drużyny. Więc ja bym zdecydowanie takich panicznych ruchów tutaj nie wykonywał. Jest wspomniany przez ciebie Casado, Przede wszystkim, i to jest, bo tak myślę, że jednak możemy po tym meczu znaleźć parę pozytywów. Ja po raz kolejny podkreślam to, że. Gavi im gra bliżej naszej bramki, tym wygląda ostatnio lepiej. I w ogóle mega mi się podobał jego, jego występ w tym klasyku. Był chyba najlepszy u nas w drużynie e, i fajnie wyglądał u tej podstawy z Jilkajem z Gundoganem. Jestem bardzo ciekawy, gdy w końcu wróci Frank de Jong, gdy wróci Pedri, jak Xavi będzie to wszystko ustawiał, czy zmieści ich czterech na boisku, na przyjeżdżę jeszcze z Fermin, który też zagrał dobry mecz i którego można wprowadzać, czy będziemy grać w takim razie na czwórkę, jakimś wieś też kwadratem, nie wiem, może Rąb w stylu Realu Madryt. Trzeba będzie w takim razie wymyślić, zobaczymy. To by było swoją drogą ciekawe rozwiązanie, nie? Jakbyś tam wstawił, nie wiem, Frankiego de Jonga na takim piwocie, na przykład Gaviego i Pedriego i, i przed nimi na przykład Gundogana, żeby atakował tę przestrzeń i właśnie był zmieniany przez no, Felix'a. Tak, to byłoby, to byłoby całkiem, całkiem pewnie ciekawa koncepcja taktyczna, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiesz co? Ja, ja grałem tak w FIFA, wiesz? No, proszę. Ściągnąłem sobie w Ultimate Team, dokładnie Felix'a, miałem w tym miejscu. Bardzo dobrze się tam sprawdzał, więc myślę, że to jest super pomysł, bo jak wiadomo FIFA się przekłada jeden do jednego na realny futbol. Natomiast słuchaj Michał, ważna, ważna informacja, która właśnie przed chwilą wyszła. Pedri zakończył podobno dzisiaj trening normalny z całym zespołem, trenował. Frenki nadal trenuje jeszcze indywidualnie, no ale i powrót jednego i drugiego się zbliża. Nie wiem, czy Pedri znowu się nie kontuzuje, bo my już rozmawialiśmy o tym przecież w ostatnim odcinku, że ledwo zdążył wrócić i już tak naprawdę znowu wypadł, ale trzymamy kciuki, no bo Fajnie by było mieć takie problemy, o których wspomniałeś właśnie. Gdzie ich wszystkich Czawi zmieści i wydawało nam się, że takie problemy będziemy mieli. No a tutaj jednak rzeczywistość jest zupełnie inna, no i graliśmy właśnie takim składem, jak graliśmy. Co do Riola Romeo, to pełna zgoda z tobą. Uważam absurdalne teraz szukanie jakichś zastępczych rozwiązań. Jeszcze jakbyśmy my mieli jakieś faktyczne pieniądze na to, żeby może kupić kogoś. tą zimą no to, no to jeszcze inaczej by to może wyglądało, ale przecież nie mamy więc jeżeli coś to będą naprawdę ściągane jakieś kolejne wynalazki. Uważam, że to jest zupełnie niepotrzebne. Niech już gra sobie ten Casado, albo może trzeba już po prostu tego Bernala ściągnąć, słuchaj, dla Masi. Słuchaj, ja zmierzam do tego, że mi się wydaje, że szukanie defensywnego pomocnika być może w naszej sytuacji nie ma sensu, bo ten sezon pokazuje to, mhm. że mamy zawodników, którzy się dobrze czują po prostu w tej roli, nie wiem, podwójnego pivota, tak? Grał w tej roli Gundogan, gra dobrze. Grał w tej roli Frankie de Jong, gra dobrze. Grał w tej roli Gavi, gra dobrze. Grał w tej roli Pedri czasami też gra dobrze. I nagle się okazuje, że wszyscy ci czterej zawodnicy się dobrze czują w tym rozgrywaniu piłki od podstaw, się dobrze czują w wyprowadzaniu, dobrze się czują w bronieniu nisko i tak dalej. Dlatego się zastanawiam, czy my naprawdę powinniśmy szukać, wiesz, topowego piwota, defensywnego pomocnika, czy po prostu zagrać coś, co ewidentnie nam tutaj wychodzi, tak? I, I tyle. Ja w ogóle bym powiedział, że nawet jak będziemy mieli te pieniądze, to ja nie wiem, czy nam jest potrzebny ktoś, kto będzie po prostu, nie wiem, defensywnym przecinakiem, przecinakiem, tak? Po prostu. Defensywnym pomocnikiem na zasadzie przecinaka, czy coś w tym rodzaju, no bo przecież wiadomo, że kolejnego Sergio Busquetsa sobie nie znajdziemy. Pytanie, kogo byśmy tutaj tak naprawdę oczekiwali i, i wydaje mi się, że że ten temat jest tutaj mocno rozdmuchany. Jak będzie Casado, czy właśnie jak będzie Mark Bernal, który też się spisywał dobrze grając wyżej, no to świetnie i zobaczymy, poczekamy, ale ja bym tutaj tego jakoś strasznie tematu, szczerze mówiąc, nie cisnął. Taka jest, taka jest moja opinia, zobaczymy jak to, jak to rzeczywiście będzie wyglądać. Jeszcze o tym meczu tak czysto sportowo. Nie lubię takiego gdybania, wiesz, powiem Ci szczerze oczywiście, co by było, gdyby i tak dalej, natomiast odnośnie do tego, co powiedziałem, że to mógł być mecz na 2-1 w którąkolwiek ze stron, no to chciałbym tutaj podkreślić też dwa kolejne obicia obramowania przez nas, bramki, tak, no bo Fermin słupek i Inigo Martinez słupek i tam ja widziałem już tę piłkę w bramce. Jak on głową uderzał, bo to akurat było na ten korner, na którym ja zwyczajowo już na Montjuic sobie siedzę. I strasznie szkoda, że to nie wpadło, bo mogło paść. I pewnie ten mecz by się ułożył zupełnie wtedy inaczej. Tak samo jak mógłby się ułożyć inaczej. bo no patrz, już rozmawiamy tyle czasu, baliśmy się tego Hila Mansano strasznie. No jestem ciekawy, co na ten temat ostatecznie po meczu uważasz. Ja sobie obejrzałem te powtórki, bo tak naprawdę mówimy o dwóch starciach. Mówimy o starciu Chouameni kontra Ronald Raucho i mówimy o starciu Ronald Raucho kontra Eduardo Camavinga. Tak, jako te dwie sytuacje, gdzie sędzia mógłby pewnie podyktować rzut karny. No i nie wiem, zastanawiam się, co na ten temat tutaj myślisz. No, dla mnie prostsza do oceny zdecydowanie jest ta sytuacja z Araujo, To jest ewidentne karne. No i to, nie wiem, to nawet kibice Realu Madryt to przyznają. A wiesz, że już widzieliśmy takiego karnego w klasyku? Widzieliśmy takiego karnego w klasyku, po którym ja nagrałem swoją słynną inwokację, która się nigdy na szczęście nie ukazała, z muzyką z Gladiatora. To był karny, w którym Klemon Longle pociągał za koszulkę Sergio Ramosa. Tylko niestety Ronald Araujo, zamiast się rzucić jak Sergio Ramos właśnie na 5 metrów do przodu i pokazać, że tutaj został niesamowicie sfaulowany i po prostu zmusić sędziego, żeby może nawet bardziej sędziego waru, bo tam przypomnijmy, że właśnie o to chodziło, że zareagował war to, że sędzia takiej sytuacji nie widzi z boiska, no bo on jednak przy rzucie rożnym zwraca uwagę na, wiesz, na 20 zawodników naraz, gdzie ta piłka leci i tak dalej, no to dla mnie to jest w pełni zrozumiałe. Natomiast no, jest sobie pan na warze, który może sobie to odwinąć, siedząc sobie na komfortowym siedzeniu i dla mnie to jest co najmniej zastanawiające, że on tego nie zrobił, bo tak jak mówisz, dla mnie to też, no nie ma tak naprawdę wytłumaczenia. Jedynym wytłumaczeniem, które jest beznadziejnym wytłumaczeniem, ale jest wytłumaczeniem jest to, że rzeczywiście w Hiszpanii ogólnie jest bardzo duży problem z pociągnięciami w polu karnym właśnie przy rzutach różnych, przy wolnych tego typu starcia, żeby war w ogóle w to interweniował. Nie wiem czy to jest jakaś w takim razie odgórna wytyczna czy nie. No ale tak jak mówię, Widzieliśmy takiego karnego zagwizdanego w klasyku parę lat temu, i był to karny, właśnie poważny. No i, i teraz się powinno stać dokładnie to samo. A jeżeli chodzi o tę drugą sytuację, to powiem ci szczerze, że tutaj szczerze mówiąc, wiem, że to jest kuszące, że powiedzieć, no tak, no z jednej strony nie podyktował karnego dla Barcelony, z drugiej strony nie podyktował karnego dla Realu, wszystko jest w porządku. To też tak oczywiście nie działa, no bo jednak trzeba rozpatrywać, która sytuacja jest pierwsza, jakby, jakby wpłynęła na mecz, gdyby Barcelona strzeliła bramkę do szatni, ewentualnie wykorzystując tego karnego, wygrywając 2-0. Myślę, że to wyglądałoby wtedy wszystko zupełnie inaczej, ale i tak tamta sytuacja, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się tak ewidentna jak ta, jak ta pierwsza, właśnie z Ronaldem Rauchem. To po prostu powinien być rzut karny i śmieszyły mnie trochę te wszystkie artykuły później, no, że Hillman Sadon super sędziował spotkanie bez żadnej kontrowersyjnej sytuacji. No, ok, no, mogę zrozumieć, że ktoś się ocenia inaczej, ale napisać, że nie było żadnych kontrowersji w tym meczu, nie wiem. Naprawdę, naprawdę wydaje mi się to troszkę dziwne. No bo wiesz, ja, ja wychodząc ze stadionu miałem takie poczucie, że faktycznie posędziował dobrze. Właściwie jedna tylko sytuacja mi ewidentnie przeszkodziła na samym początku, kiedy oczywiście któż by inny jak nie wini, wykopał piłkę w trybunę specjalnie, i to przecież już od jakichś 20 lat jest ewidentna z automatu żółta kartka, której oczywiście Hina Zano nie wyciągnął. Natomiast poza tym właściwie szatek. Kontrowersji nie widzieliśmy, no ale jeśli chodzi o cenę waru, no to tutaj musi być zupełnie inna. No, ostatecznie, można powiedzieć, no ale to nie przez sędziego przegraliście. No właśnie, no tak jak mówisz, i taki nie. W takim stykowym meczu taka decyzja może zdecydowanie zmienić obraz całego spotkania, no ale też oczywiście sami jesteśmy sobie winni, bo tam naprawdę byliśmy dominującą stroną, szczególnie w tej pierwszej połowie i, i tam. Wiemy, wiemy przecież bardzo dobrze, że jak się realu nie dobije, jak się nie strzeli tej drugiej bramki, no to często właśnie. Tak się to kończy. Tak, tak, żeby nie było. Ja też nie mówię, że wiesz, że przegraliśmy przez sędziego i tak dalej, bo absolutnie tak nie jest. Natomiast zwracam po prostu na to uwagę, że zwłaszcza w tym momencie meczu, no ten karny, który powinien się pojawić, miałby pewne prawdopodobnie znaczenie dla jego przebiegu, a może miałby taki, że Real by się wtedy spiał, nam rzucił trójkę, tak i w ogóle byśmy mówili o gigantycznej remontadzie. Oczywiście to też jest możliwe i możemy sobie tak siedzieć i gdybać. Natomiast ogólna ocena występu Hila Mansano, moim zdaniem, rzeczywiście też jest pozytywna. Spodobało mi się to, że jeżeli chodzi o żółte kartki, był w miarę konsekwentny, to znaczy ewidentnie miał taką strategię, żeby nimi nie szastać, i na początku każdy zawodnik był ostrzegany. E, na przykład, Fermin e, mógł sobie zasłużyć na żółtą kartkę właściwie przy tak. swoim jeszcze wcześniej, przy swoim pierwszym faulu, ale sędzia na jego podszedł wytłumaczył mu coś tam, było widać, że ta, ta rozmowa długo trwała, ewidentnie chciał mu przekazać, że no słuchaj młody, jeszcze jedno takie wejście i niestety, ale nie będzie litości, zaraz będziesz biegać, całe spotkanie z żółtą kartką. No i tak się stało, no i w pełni zasłużone, też szkoda, że Fermin się podpalił, bo tam sfaulował to niego krosa w zupełnie niegroźnej sytuacji. Może gdzieś tam Dani Carvajal mógł na przykład kartkę dostać szybciej, czy cokolwiek w tym rodzaju, ale ogólnie to kryterium było całkiem znaczy inaczej, moim zdaniem było całkiem sprawiedliwe, a przede wszystkim było całkiem słuszne, czyli ok po trochę grać i, i niech tak będzie, tak? No niestety sędzia przez to nie zauważył tego, jak Gawi zabił Czułamy niego tak? Bo, bo to no jest właśnie, główna polityczna no sytuacja, właśnie. o której musimy bo, porozmawiać. Bo my mówimy o tym, że nie było kontrowersji, a pomijamy fakt, że Gawi specjalnie kontuzjował Czułamy niego przecież i to dowiedzieliśmy się od naszych drogich kolegów z RealMadrid.pl. No i cóż, rzadko się zdarza, żeby sobie tak szybko zostali wyjaśnieni i to zupełnie niespodziewane. Tym razem nie przez żadnego Kulesa, ale przez samego kontuzjowanego, czyli, czyli gracza Realu, który wyjaśnił ich na Twitterze. Dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, sekwencja jest dosłownie taka, że Ćułameni no, niestety doznał w tym meczu kontuzji. Pojawiło się dzień po meczu komunikado medico, z którego wyszło, że czułameni będzie pauzował przez dwa miesiące. No i szybko hiszpańska telewizja DAS, no oczywiście zupełnie obiektywna i, i bezstronna, przygotowała materiał, w którym zaznaczono moment rzekomej kontuzji, i tym momentem miało być starcie z Gawim. przy czym to starcie wyglądało no dla każdego, wydaje mi się, w miarę obiekty dziwnego człowieka, który nie patrzył tam zupełnie zaślepiony swoją, no nie wiem, czy mogę powiedzieć nienawiścią, bo to chyba jest trochę zbyt mocne, ale jakąś taką bardzo mocną niechęcią go zaślepiającą, to wygląda po prostu tak, że gawi goni lukę Modricia blokuje go czułameni Gavi w niego rzeczywiście wpada i tyle. No Starcie boiskowe wydaje mi się gdzieś tam jakich, jakich wiele, natomiast to się doczekało komentarza rzeczywiście od naszych kolegów, w którym było napisane, że Gavi tam intencjonalnie sfaulował Chouameni'ego, że w ogóle grał bardzo brutalnie w tym spotkaniu, że zakończył je bez żółtej kartki, mimo że tam na przykład Viniciusa zdzielił z łokcia. To też swoją drogą nie wiem kiedy nastąpiło, ale może też coś, coś przegapiłem. No i 20 minut po ukazaniu się tego pięknego artykułu okazało się, że sam Chouameni Ameni musiał, znaczy musiał, właśnie tak. chciał obronić Gawiego przed tymi atakami. Oczywiście nie ze strony polskiej strony, tylko ze strony tej telewizji tak. Dazn, bo Chuameni zacytował tego tweeta i powiedział, że to nie Gawi go kontuzjowo, bo on odniósł tę kontuzję jeszcze w pierwszej połowie i tyle. Natomiast to jest, myślę, dobre postscriptum do tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim naszym podcaście, czyli do tego Madridismo Sociologico. To jest też Madridismo Sociologico, czyli to, że twój zawodnik dostaje kontuzji, i ty jesteś obiektywną i bezstronną telewizją i robisz nagonkę na innego piłkarza, mimo że no widać ewidentnie, że to nie jest to wejście, po którym on kontuzji dostał. No i gdyby Chouameni nie zachował się po prostu przyzwoicie i naprawdę trzeba mu za to bić brawo, to do dzisiaj byśmy pewnie mieli właśnie nagonkę, mielibyśmy programy, nie wiem, w to gdziekolwiek, czy gawi, jest tym rzeźnikiem, to w końcu musi zostać zastopowane, bo on znowu połamał jakiegoś rywala i tak dalej. No, oczywiście prawda by była zupełnie inna, ale nikogo by to nie interesowało, to jest właśnie madridismo sociologico i na szczęście przeciwko niemu zawalczył samorelian Aurelian Zobaczymy, czy nie dostanie tutaj jakiejś reprymendy tak, ze strony swojego klubu. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie po prostu miał być tutaj przyzwoity, tak jak był. Tak więc szacun dla Tak, świetne Chouameni. zachowanie, naprawdę. Bardzo urósł w moich oczach. Okazało się, że można być graczem Realu Madryt i mieć szacunek u giebiców Marsy. Takiego szacunku chociażby nie będzie miał nigdy Vinicius. I e, chyba o nim też musimy chwilę porozmawiać, bo gość. No niesamowita to była sytuacja, absurdalna, totalnie. E, chłop nie grał nic przez cały mecz. Chyba zaczęło mu to trochę przeszkadzać, że nie jest w centrum wydarzeń, tym bardziej, że bohaterem został Jud Bellingham, o nim za chwilę. No i e, nie mógł e, się oczywiście powstrzymać, e, żeby nie prowokować e, całych trybun, więc. Jak Cristiano Ronaldo uciszał Camp nou, to chociaż miał do tego powody, natomiast Vinicius po tym, jak nie zagrał absolutnie nic, nie został po raz kolejny zjedzony przez Ronalda Raucho, nagle stwierdził, że na sam koniec już przy, przy tym, jak go Ancelotti zdejmował, stanie się bohaterem madrytizmu i będzie tam coś wykrzykiwać do tego stopnia, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam, bo to że Ancelotti go ciągał już jak małe dziecko, takie, że już idź na, na zasadzie iść ze swojego pokoju młody, bo już przeskrobałeś, to już to, to było wiadomo. Ale tam nawet chyba obok Carvajal stał i, i też miał taką minę zażenowaną. Lukas A Lucas Waskes, który Wchodził a. za niego. Też zwróciłem uwagę na minę Luka Zawaskiego, tak, Więc... który miał ewidentnie dosyć po prostu. Wiesz co, powiem ci tak zupełnie szczerze, nie to, żeby to był nasz problem, i nie to, żebym chciał na temat winiego jakoś strasznie długo dyskutować. Natomiast powiem ci szczerze, że wspominając słynne audio z Florentino Pereza, czyli te jego prywatne rozmowy sprzed lat, które gdzieś tam były publikowane. I wspominając to, jak on się odnosił właśnie do Cristiano Ronaldo czy do, czy do Jose Mourinho, tak, można sobie to, to znaleźć choćby na stronie Real Madrid.pl, żeby nie było problemów z jakimś przeinaczonym tłumaczeniem. Określał ich tam mianem no, nienormalnych i tak dalej. I jestem bardzo ciekawy, co taki Florentino Perez rzeczywiście myśli o zachowaniu swojej gwiazdy i zastanawiam się, na ile tutaj znaczy, ile jeszcze będziemy oglądać, po prostu, mówiąc, z Viniciusa w Madrycie, czy ogólnie w Hiszpanii, bo ja szczerze mówiąc, zupełnie bym się nie zdziwił, gdyby się okazało tak dziwnym trafem, że Kylian Mbappé do Realu trafi, no i niestety ta. Właśnie chęć być jak gwiazdą może przeszkodzić w harmonijnym rozwoju drużyny i nikt chyba wówczas za Brazylijczykiem nie zapłacze specjalnie, jeżeli będzie grał tak, jak grał w klasyku, czy tak jak ogólnie gra w tym sezonie, bo po prostu gra słabo, tak? I ode mnie to jest chyba tyle, oczywiście trzeba wspomnieć rzeczywiście, że niestety po raz kolejny zastanawialiśmy się, czy się coś takiego pojawi. Rzeczywiście się pojawiło, pojawiły się incydenty na tle rasistowskim. Tutaj z kolei bardzo fajna reakcja. Ze strony klubu, który od razu opublikował komunikat, to potępiający, i wiem, że tych ludzi gdzieś tam lokalizuje, i zakładam, że będzie następowało po prostu, brzydko mówiąc, wydalanie ze struktur klubowych, i to jest oczywiście właściwa droga. Natomiast to są oczywiście incydenty, które, no, żeby nie było po raz kolejny, są incydentami, tak? To nie jest tak, że całe Mondzuik rzeczywiście coś tam krzyczało na tle rasistowskim i tak dalej, i na pewno też nikt, znaczy nie wiem czy na pewno nikt, ale to, co można było obejrzeć na Marce. Że został rzucony w kierunku Viniciusa przedmiot, który przypominał banana. To była po prostu ten, ten kartonik z mozaiki przedmeczowej. To było rzucone z, no, z tego sektora, na którym ja siedziałem. I akurat mogę potwierdzić, że no, ja miałem żółtą taką kartkę, spokojnie. Ja mam swoją w domu, więc tutaj myślę, że jestem poza wszelkimi podejrzeniami. No ale tak, już zupełnie serio, tak jak się ją złoży, to dokładnie tak wygląda. Tak? No, został po prostu, nie wiem, czy można powiedzieć, rzucony czymś takim, bo, bo ciężko kogoś czymś takim rzucić. Oczywiście zupełnie niepotrzebne nie. zachowanie, natomiast absolutnie akurat to nie było zachowaniem na tle rasistowskim i to jest chyba już rzeczywiście tyle z mojej strony na ten temat. No ja mam nadzieję, że go coraz częściej będziemy oglądać takiego, jak go oglądaliśmy teraz, to znaczy jeżeli chodzi o jego formę sportową, zwłaszcza w meczach z nami, no bo ciężko się było chłopaka rzeczywiście bać, żeby daleko nie szukać na te ostatnie klasyki, zeszło sezonowe, no Vinicius był w genialnej formie, my się go strasznie baliśmy, a tutaj rzeczywiście słusznie jednak trzeba się było bać kogoś zupełnie innego, bo nas skarcił i to dwukrotnie. Znaczy w genialnej formie to on był w, przy tym 0,4 ostatnim, bo tak wcześniej to też raczej Rauchus sobie z nim, z nim radził. Co do Winniego, no to jak już mówimy o tym potencjalnym transferze, to ciekawostka, bo akurat przecież wyszła informacja, że, że przedłużył kontrakt do 2027 roku, więc myślę, że cała ta potencjalna wymiana na Mbappé to raczej już teraz jest science fiction, ale w pełni się z Tobą zgadzam z tym, że Florentino Perez nie lubi mieć w klubie takich baranów i sam to właśnie na tych audios... Pokazał, a mimo to jednak jego tolerancja w stosunku do Vinicius'a ewidentnie jest, jest bardzo bardzo duża. Także dużo cierpliwości do niego ma, może widzi w nim po prostu wielki talent. No i przecież e, przy, będzie to przyszły zdobywca złotej piłki, podobno. Więc e, może dlatego, co do samych incydentów, no to o tym e, rasistowskim już e, wspomniałeś, tutaj nie mam nic do dodania. Natomiast. Przed stadionem znowu zebrali się kumaci i niestety tam hasła wini RT, czyli wini umrzyj padły. Ja naliczyłem sam ze trzy razy. Także bardzo to jest smutne. Przy mówimy, jak rozumiem, o kumatach, którzy nie mają wstępu na stadion, tak? Czy... Część z nich nie ma, a część z nich jakoś pewnie sobie wchodzi na stadion. Po prostu się nie, nie wyświetla z tym, nie? Więc, więc tak. No. Nie będziemy już e, dawać im więcej publiki i robić im reklamy. Kto ma wiedzieć, ten wie. Wiadomo, kto to jest, e, co to za grupa. I tak to zostawmy. E, w każdym razie jest to, jest to naprawdę mega, mega słabe. Chyba, że to nie jest jakieś tam 20 osób, 50, a, a więcej. No i wiesz, nie chcielibyśmy ale musimy pogadać o Bellinghamie. Wiele osób uważa go za najlepszego na świecie, a inni z kolei mówią, że leci na fuksie i w końcu mu się ta jego złota passa przerwie. Ty jesteś bliżej której strony w tym sporze? Chyba pierwszej, to znaczy inaczej. No wiesz, ciężko mówić o fuksie, w momencie, w którym coś się dzieje nie pierwszy, drugi, trzeci raz, tylko trzynasty, tak? Bo wtedy już ty goi rzeczywiście ma. I wiesz, i też tutaj no trzeba to podkreślić, że zwłaszcza w takim meczu, no bo... Co innego jest być może strzelić jakiegoś tapina, nie wiem, z jakimś hetafem nie przymierzając, a co innego jednak w klasyku, gdy przegrywasz, oddajesz strzał z dystansu, podrywasz zespół, no jednak samo to, że, że się decydujesz na ten strzał z dystansu. Strzelasz, potem w wywiadzie po meczowym mówisz, że no ty wiedziałeś, że tutaj padnie gol. Potem nawet nie robisz tej swojej słynnej cieszynki, bo jest dopiero remis. Idziesz, bierzesz piłkę, i, i to był moment, w którym najbardziej się chyba wiesz, co przestraszyłem tego wszystkiego. O tym też miałem powiedzieć w kontekście atmosfery, że ja nie widziałem właśnie takiego, wiesz, podejścia u nas na zasadzie: no dobra, no trafili nam to idziemy teraz my po drugą, bo i tak jesteśmy lepsi w tym meczu, i tak możemy wygrać, i tak trzy punkty zostają tutaj, a było widać, że Realowi to dało naprawdę sporego kopa, no i Bellingham to wykorzystał już w samej końcówce, gdzie po prostu no już się znalazł świetnie w tej sytuacji, w której no, przypadkowo do niego piłka ta trafiła. No, nie oszukujmy się, no, trafiła do niego w ten sposób, że Luka Modric swoją drogą świetna zmiana. Luki Modricia i to też dało się odczuć, że gdy my wprowadziliśmy Muriela Romeu, a Real wprowadził Lukę Modricia, no to troszeczkę się ta szala na stronę Realu Madryt zaczęła przechylać. Natomiast tam akurat no, on źle przyjął piłkę, tak? I przez to, że tę piłkę przyjął tak, jak przyjął, to ta piłka przelobowała niego Martineza, no a tam już był Jude Bellingham i, i tyle. Więc. Ja jestem bliżej tej pierwszej wersji, to znaczy, że rzeczywiście no najlepszy piłkarz, no ciężko mi trochę zdefiniować. No na pewno najbardziej decydujący na chwilę obecną, tak? bo trzeba sobie to powiedzieć wprost, że, że Real zawdzięcza mu już kolosalną liczbę punktów w tym sezonie. Czy ringi to chcieliby mu już dawać złotą piłkę zamiast Leo więc... A tak, tak, nie no, widziałem to rzeczywiście. No, za ten sezon rzeczywiście będziemy mogli o tym rozmawiać, ale no tak to ktoś chyba nie zna zasad, chociaż ja nie wiem, czy ktoś tymi zasadami się jeszcze przejmuje. do tego sobie pewnie jeszcze przejdziemy. Bo dla mnie to ten jego tytuł najlepszego młodego piłkarza na świecie też był ciut, że tak powiem, zaskakujący. To znaczy inaczej, nie był zaskakujący, bo wiedziałem, że go dostanie gdzieś tam. Natomiast. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę rzeczywiście ten okres objęty głosowaniem, czyli bardziej jednak zdecydowanie ten zeszły sezon, to ja bym się zastanawiał, czy tutaj Dżamal Musiala nie byłby jednak głównym faworytem, no bo jednak ostatecznie się tak złożyło, że oni obaj walczyli ze sobą mistrzostwo Niemiec, tak, dramatycznie w ostatniej kolejce, no i Bellingham, ok, był wtedy kontuzjowany, natomiast są te słynne obrazki, gdzie, gdzie siedział na ławce rezerwowych i jedyne co mógł zrobić, no to podawać wodę swoim kolegom, a Musiala tam szalał, tak, więc myślę, mhm. że, że pod tym względem też... Trochę wybór, który jest wyborem na pewno za to, co prezentuje w realu, i skoro tak się prezentuje, to na pewno na to zasługuje. Natomiast czy w zeszłym sezonie był rzeczywiście aż tak decyzyjny, to, to szczerze mówiąc nie wiem. No, miał strzelonych 8 goli i przegrał Mistrzostwo, tak jak powiedziałaś właśnie, więc nie wiem, chyba nie. Musiał, ale moim zdaniem, był lepszy w zeszłym sezonie, ale też aż tyle tej Bundesligi nie oglądam, więc, więc gratulacje dla niego. I, I tyle. No, i chyba właściwie możemy, możemy iść, iść dalej, jeszcze co do w ogóle Vinicius'a. To powiem ci, że zrobiłem sobie taki prywatny ranking największych przygłupów w piłce nożnej obecnie zachęcam do tego, żebyście porzucali swoich e, najmniej ulubionych e, piłkarzy w, e, w komentarzu. U mnie nowiny jest zdecydowanie numerem jeden. Numerem dwa jest, żeby nie było, że jestem Real, to Usman Dembele. I trzecim jest Garnaczo, którego też totalnie nie trawię. To jest, to jest młody chłopak, natomiast ma, ma papiery na to, żeby być wyjątkowym kłąbem, powiedzmy. Więc to są, to są takie trzy nazwiska, których... których no, Naprawdę nie, nie, nie mogę, nie, nie trawię, absolutnie. Jeżeli mogę tylko jeszcze poprzeć tę te tezę na chwilkę, to tak sobie z ciekawości spojrzałem teraz, no musiała oprócz tego, że strzelił decydującą bramkę. O mistrzostwie Bayernu to w ogóle też niesamowite historie, bo on w tej ostatniej kolejce zagrał 5 minut i strzelił bramkę decydującą o mistrzostwie. No to więc on w tym zeszłym sezonie w Bundeslidze rozegrał 2209 minut, strzelił 12 goli, zaliczył 13 asyst. Bellingham zagrał 2692 minuty, strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst. Więc myślę, że tutaj no wyraźna jest ta dysproporcja. Oczywiście no grał w lepszym zespole Dżamal Musiala, jednak, bo to był Bayern, a nie Borussia Dortmund. A jednak z drugiej strony, no do ostatniej chwili się te losy mistrzostwa ważyły, i w tym, w tym, że tak powiem, decydującym korespondencyjnym pojedynku, to Musiala się właśnie lepszy okazał. No ale nie będziemy tutaj, że tak powiem, za. Zamusiale oczywiście umierać i tak jak mówię, jeżeli pod uwagę zostały wzięte okoliczności z tego sezonu, no to oczywiście nie ma tutaj o czym dyskutować, bo Bellingham jest no absolutnie, absolutnie decydujący i to jak on się wprowadził do tego Realu, no niestety nas może tylko niepokoić, bo oprócz tego, że to jest po prostu bardzo dobry piłkarz, to przy okazji, tak jak mówię, no ma niestety ten charakter, tak i o czymś o tym sobie już też wielokrotnie rozmawialiśmy w kontekście realu, czy gdzieś tam mogliśmy mieć nadzieję, że w miarę jak te legendy realu będą odchodzić, jak nie wiem, Sergio Ramos czy, czy Casemiro nawet, czy nie wiem, można sobie wstawić kogokolwiek te wszystkie twarze tych, wiesz, słynnych remontat i, i tak dalej będą odchodzić, to gdzieś to zostanie wytracone, a tu się okazuje, że jednak nie, że każdy, kto przychodzi, to nagle nabywa czegoś takiego i po Bellinghamie też już to widzisz, tak? No jednak to jest pierwszy klasyk, to jest klasyk dla gościa, który ma 20 lat, no i wygrywa go na, na wyjeździe strzelając dwie bramki, w tym jedną po z dystansu, a drugą w doliczonym czasie gry. No to to się podsumowuje samo, tak? No niedocenianie tego, to moim zdaniem jest już skrajna tutaj niechęć rzeczywiście, jakieś uprzedzenie do niego, bo to po prostu trzeba Trzeba docenić, chociaż trzeba mu też, trzeba też oddać tutaj piłkarzom Barcelony to, że przez 45 minut i jego, i całą pomoc Realu byli w stanie dobrze powstrzymać. Tak? No Nawet Gabi więcej. tutaj właśnie z Gundoganem bardzo dobrze współpracowali i, i po prostu tę pomoc Realu powstrzymywali. Miał, on miał pierwszą, pierwszą dobrą akcję. Bellingham zagrał w 62 minucie. No to godzinka. No no, ale właśnie. później. No właśnie. Właśnie. Ale później, no możemy spekulować, wiesz, gdyby na przykład na boisku bo zamiast Uriela był, był franki, czy może nie wyglądałoby to inaczej, pewnie tak, no ale ostatecznie jest jak jest, no i cóż, musimy to, to przełknąć i też szacun dla niego, chociaż ja cały czas z tyłu głowy mam to, że moim zdaniem on w tym meczu po prostu nie powinien wystąpić, bo powinien wylecieć z czerwoną kartką w poprzednim, tak samo jak Carvajal nie powinien wystąpić, ponieważ zmniejszono mu Przecież jego karę z do dwóch meczów, żeby, żeby mógł zagrać. No ale tak to już jest, idźmy dalej i przejdźmy sobie może do. Bo już tak trochę właśnie poruszyliśmy ten temat. Penningama przy okazji tego trofeo kopa, więc właściwie poza samym meczem z Realem, no to właściwie już tylko mamy balondeo. Tylko jaś do. Tylko jaś. no właśnie. Dla niektórych tylko. <grym> Dla tych, którzy. Nie dostali żadnego głosu i są na miejscu 829. Pozostaje tylko płakanie na Instagramie, czy tam zostawianie nie wiem, głupich uśmieszków. Natomiast jednak dla nas chyba historyczna gala, co ona w ogóle mam wrażenie, że ona trwa z roku na rok coraz dłużej. Nie wiem, czy, czy też masz takie wrażenie, czy to, czy to jest po prostu. Czy to jest fakt, czy, czy to jest moje wrażenie, że ona zaczyna się gdzieś tam po południu, kończy się wieczorem właściwie? Nie mam zielonego pojęcia, bo mnie na tyle wymęczyła, że zasnąłem przed tymi kluczowymi rozstrzygnięciami. Więc ja sobie już tylko wiesz, wypowiedź tak powiem, później. Później zobaczyłem, bo no też był mój ostatni, że tak powiem, wieczór w Barcelonie i miałem bardzo wcześnie rano lot i po prostu poszedłem spać, bo mówię, no nie, no nie będę tutaj siedzieć i. I oglądać czegoś, co hmm. y, myślę, że na szczęście zakończenie od początku było jasne. No szczerze mówiąc, nic się chyba nie ominęło. To znaczy, y, te przemówienia, czy Aitany, czy, czy Leo Messi'ego były takie dosyć y, standardowe, bym powiedział. Troszeczkę miałem nadzieję, że może trochę tam więcej, więcej będzie ciekawych, ciekawych rzeczy, natomiast obydwa były dosyć bezpieczne. Zacznijmy może to od Aitany, bo to jest trzecia złota piłka z rzędu dla Barsy Femeni, także też nie chciałbym, żebyśmy przeszli nad tym do porządku dziennego, jakby to było zupełnie normalne, no bo po prostu nie jest. Wyobraźmy sobie taką sytuację w, w męskim futbolu, no wiadomo. Że tylko jeden piłkarz był w stanie coś takiego zrobić, Leo Messi? To jest mniej więcej tak, jakby Pedri dostał dwa razy z rzędu złotą piłkę, po czym się kontuzjował, i od razu później Gavi dostał złotą piłkę. Jeszcze w tym czasie przez trzy sezony bylibyśmy trzy razy w finali Ligi Mistrzów, z czego dwa byśmy wygrali. A jeszcze by zdostali oni w międzyczasie Mistrzami Świata ze swoją reprezentacją narodową. Tak. No więc znowu, mieliśmy taki okres za Pepa Guardiolich. Bo przecież trzy, trzy razy finał Ligi Mistrzów, przecież RPA 2010. No więc to, co teraz robi Barca Femeni, jest porównywalne z tamtą najlepszą, przecież uznawaną powszechnie za najlepszą drużynę w historii męskiej piłki. Więc, więc naprawdę jest to wielka, wielka rzecz. Ajtana, ten taki żeński niesta, często jest porównywana do niego. Naprawdę miała niesamowity sezon, i tutaj żadnych akurat kontrowersji nie było, no bo przecież wygrała Ligę, Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Świata, wszędzie będąc najlepszą zawodniczką, więc tutaj po prostu absolutnie żadnych kontrowersji nie było. Ja bym zwrócił uwagę też, bo troszeczkę się to chyba tak pominęło, że na miejscu trzeciej była Salma Parajuelo, ciężkie nazwisko do wymówienia, a to jest dziewczyna. To jest dziewczyna, która ma 19 lat i która parę lat temu trenowała lekkoatletykę atletykę i ona się trochę tak jakby pomiędzy tą lekką atletyką a piłką nożną była i w końcu przerzuciła się totalnie na piłkę nożną. No można powiedzieć, że chyba dobry, wy dobry wybór ostatecznie, jeżeli ląduje na podium z o tej piłki, więc e, szacun też, też dla niej. Natomiast, oczywiście, najwięcej, jak zwykle, kontrowersji i najwięcej komentarzy to był. Leo Messi, który też zdobył swoją złotą piłkę numer 8, no i tym samym umocnił się w tej klasyfikacji właśnie wszechczasów na prowadzeniu. Ma już tych piłek trzy więcej niż Cristiano Ronaldo, no i nie ma się co oszukiwać, że ani jeden, ani drugi już pewnie następnej nie dostaną. Cristiano nie dostał żadnego głosu i to już jest właściwie emeryt, natomiast Leo, wiadomo, nigdy nie można go skreślać, bo tutaj zaraz jakaś tam kopa Ameryka może wjechać, ale nie, no tak zupełnie serio mówiąc, to, to no, facet gra we Melesie i już sobie dogrywa. Pozwolę karierę. sobie na tutaj właśnie drobne przewidywanie przyszłości. Ja sobie ostatnio patrzyłem, jak Portugalia sobie radzi. Mówiliśmy zresztą o tym chyba, w tych eliminacjach. I w ogóle by mnie nie zdziwiło, jakby Portugalia na przykład wygrała przyszłoroczne euro. A jeżeli je wygra, to zobaczysz, że pojawi się w przestrzeni medialnej taki temat, jak kolejna złota piłka dla Kryścianu. Ja myślę, że jeszcze ten wątek będziemy rozważać. Nie, na no test. Nie. Zobaczymy. Nie, 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 nie. Myślę, że nawet machina medialna Cristiano Ronaldo nie jest, nie jest w stanie. No chyba, że on będzie tam faktycznie zawodnikiem wiodącym, ale mi się wydaje to, to zupełnie niemożliwe. żeby Już przecież na, już w Katarze pokazał, że, że on już jest na zjeździe do bazy i widzieliśmy jak jak wyglądała jego gra, przypomnijmy sobie też, jak próbował koledzy z drużyny gola zabrać i to był jego maks osiągnięć. No i jedyny, jedyny gol, właściwie, z, z rzutu karnego. Nie, nie, sorry, ale tutaj się z Tobą nie zgadzam. Dla mnie to jest science fiction total. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie to, nie to że był do tego jakoś strasznie przekonany, natomiast przekonany <laughs> jestem oczywiście co do tej słuszności złotej piłki dla Leo Messiego i powiem Ci szczerze, zrobiłem sobie trochę takie ćwiczenie ostatnio, a mianowicie sięgnąłem wstecz i sprawdziłem, jak się te złote piłki układały w latach mundialowych. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, no bo zawsze to była niby nagroda za rok, nie za sezon i tak dalej. No ale nie oszukujmy się, jak dostajesz w roku, w którym był mundial, złotą piłkę to w większości przypadków jednak ten mundial będzie decydujący. Takich sytuacji wcześniej oczywiście było 5 w XXI wieku, no bo to były mundiale 2002-2006-2010. 14 i 18, i powiem Ci szczerze, że najbardziej mnie zaskoczyła, czy inaczej. Znalazłem mniej więcej podobną historię do historii Leo Messiego, i to jest historia Ronaldo z 2002 roku, bo wówczas, oczywiście, Brazylia wygrała Mistrzostwo Świata, pokonując w finale Niemców, i Ronaldo złotą piłkę wygrał. Natomiast, jak spojrzysz sobie na jego sezon klubowy wtedy, on był zawodnikiem Interu przez pierwszą część tego roku 2022, czyli sezon 2001-2002 i w tym Interze nie wygrał żadnego trofeum. Inter zajął trzecie miejsce w Serie A, dotarł do półfinału europejskich rozgrywek, ale to był Puchar UEFA, nawet nie grali w Lidze Mistrzów, a Ronaldo przez ten cały sezon klubowy, czyli już nawet będąc dla niego bardziej łaskawym i licząc mu nie, Rok 2002, tylko sezon cały 2001-2002, był na boisku 836 minut, strzelił 7 goli, zaliczył 2 asysty. I po tym wszystkim. On długo, pamiętamy, walczył z czasem. Tutaj mogę się odwołać do tego dokumentu świetnego, który w Barcelonie oglądałem, The Phenomenon. On wiem, że był przynajmniej jakiś czas temu jeszcze na, na Via Play'u do obejrzenia. Pojechał na ten mundial. Wszyscy wiemy, co się wtedy wydarzyło. No i tylko tym mundialem właściwie zdobył złotą piłkę. tak? No w międzyczasie, że przeniósł do Realu Madryt. Natomiast tam też się rozkręcał dość powoli, bo w pierwszych dziesięciu meczach ligowych zdobył trzy bramki. Tak więc to rzeczywiście była złota piłka, tylko... I wyłącznie za Mundial. Czy tam Messiego taka też jest? Nie wiem, znaczy inaczej. Na pewno jest w przeważającej mierze za Mundial. Natomiast jak ktoś powie, że on zupełnie nic nie zagrał w sezonie klubowym i tak dalej, to niech sobie właśnie zerknie na te statystyki, na przykład Ronaldu, niech sobie zerknie na statystyki Leo Messiego i porówna. I jeszcze kończąc, tylko powiem, że wydaje mi się, że tutaj właśnie wykraczamy. Ktoś się może na to obrażać. Okej, okay, nie ma problemu. Ja przyznaję, że tego nie ma w oficjalnych kryteriach, ale jednak i wtedy. I teraz dostajesz za coś więcej niż ten rok, nie? W sensie, tak jak Ronaldo dostał za tę historię piękną, że w 1998 roku był wspaniały, ale nagle to załamanie bezpośrednio przed, przed finałem, nie wiadomo czy zagrał, ostatecznie zagrał, ale przegrany finał. I, i 0-3 z Francją i Zinedine Zidane ze złotą piłką i potem Ronaldo walczący z tymi kontuzjami bezpośrednio przed mundialem ledwo co wracający na ten mundial w 2002 roku i wychodzący z tego zwycięski jako król strzelców w turnieju, no to masz tutaj taką samą historię jeżeli chodzi o Leo Messiego który no jednak wykracza poza, poza tylko ten mundial czy poza ten rok, czyli te próby wcześniejsze, najlepszy piłkarz w historii, już 7 złotych piłek ale nigdy tego mundialu nie wygrał, mimo że raz był w finale, no i nie wyobrażam sobie po prostu nie nagrodzenia go tutaj. No, jeżeli ktoś tak, tak chciał, ok, e, trudno, musi się jakoś z tym pogodzić, e, ze swoją frustracją, natomiast tutaj zdecydowanie masz wiesz. E, moim zdaniem, e, tak historię filmową, że gdyby ktoś ją napisał wcześniej, e, to byś powiedział: wiesz, co, nie, to, to fajny ten film, ale jednak przesadzony. Trochę jednak poszaleli ci scenarzyści, coś takiego by się nie mogło wydarzyć. Tak, ten happy end taki za bardzo cukierkowy, nie? Taki film taki w stylu filmów familijnych, taki PG-13. Nie, że, że to, to przecież się tylko w filmach takie rzeczy Chociaż dzieją. Chociaż skądinąd wiem, że taki film powstaje, a właściwie już praktycznie powstał. Tak, to prawda. O, o, tym, ten mundial. o tym za moment, o tym za moment. Tak, powstawał długo. Nie no, słuchaj, ja nie będę pewnie odkrywczy, jak powiem, że E, że ja się w pełni zgadzam z Pepem Guardiolą, z tym, co powiedział, że powinny być dwie złote piłki. Jedna dla Leo Messiego, jako najlepszego piłkarza w każdym sezonie I, i mówię to zupełnie nieironicznie, dlatego, że dla mnie Leo Messi w każdym sezonie był najlepszym piłkarzem na świecie, odkąd do dorosłej piłki wszedł. E, no a druga właśnie dla, dla tych obok, tych śmiertelników. No i tym razem jego ofiarą stali się i Halant i, i Mbappe Halant oczywiście za rozgrywki ligowe, no bo tam z reprezentacją, no to wiadomo, będzie mu ciężko kiedykolwiek, szczególnie w roku mundialowym, wygrywać. E, podobnie zresztą jak Robertowi Lewandowskiemu. No a Mbappé naprawdę miał, miał świetny, świetny mundial, chociaż nie był e, nawet najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, bo Griezmann był, był lepszą. Oprócz finału oczywiście, no bo ten finał e, Kyliana tak, Mbappé. Pf... Finał miał rewelacyjny. Ale przez cały mundial, dla mnie Griezmann akurat był, był wyżej. No ale najbardziej najbardziej to mnie śmieszyły komentarze już takie zupełnie absurdalne czapy, że Messi dostał złotą piłkę, a przecież gra w mls -ie. No więc dla tych ludzi warto przypomnieć, że Messi grał z Kylianem Mbappé w jednej drużynie. Teoretycznie właśnie w czasie, ten, którym bierzemy pod uwagę, czyli w poprzednim sezonie. I jestem pewny... Mogę tylko powiedzieć, że gdyby, bo tak się przecież mogło wydarzyć, no wystarczyło, żeby Dibu Martinez, który też dostał nagrodę podczas tej gali, z kolei dla najlepszego bramkarza, nie obronił tej sytuacji Colomuaniego, Francja zostałaby mistrzami świata, po tym finale, który zagrał Mbappé w taki sposób. No i narrację mielibyśmy zupełnie inną. No. Do tej pory byśmy słuchali, że może Leo Messi Myślę, jednak tak. nie jest najlepszym piłkarzem w historii, bo jednak braknie mu tego mundialu, bo zawsze będzie mu tego brakować, hmm. a Maradona to ma, A Pelé to ma, i tak dalej. I wtedy na 100% złotą piłkę dostałby Kylian Mbappé i nikt by się nie zająknął nawet, że w Paryżu miał taki sezon, jaki miał i że odpadli w 1-8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem, bo dla wszystkich byłoby absolutnie oczywiste, że on na to zasłużył. I tak samo oczywiste powinno być moim zdaniem to, że zasłużył Leo Messi. Ja mam jeszcze taką jedną ciekawostkę statystyczną. Ty wspomniałeś o tym, że Haalandowi będzie trudno. Nikt, to jest statystyka, którą znalazłem, nikt w historii Złotej Piłki, całej nagrody w roku mundialowym nie znalazł się na podium, nie będąc na mundialu. To jest pierwszy taki przypadek w historii. Haalandowi się to udało i moim zdaniem to jest właśnie wystarczające docenienie tego, że po prostu miał świetny sezon, wygrał triplet, był genialnym absolutnie napastnikiem w swoim pierwszym sezonie w Anglii i już osiągnął coś, czego nie osiągnął nikt inny przed nim. Czyli znalazł się w ogóle w trójce Złotej Piłki. Tak, no. Na pewno i, i Haaland, i Mbappé mają swój czas jeszcze przed nimi dużo, że dużo grania, na pewno będą mieli swoje historie. Natomiast ja powiem ci szczerze, ja jestem w ciężkim szoku i tutaj pod tym względem internet i kibice mnie naprawdę nigdy nie przestaną zadziwiać, bo ja miałem wrażenie, że My temat Złotej Piłki, no to a, zakończyliśmy 18 grudnia 2022 roku. Natomiast właśnie tutaj się okazało, że hola, hola, piękny kawalerzy, nic takiego i też e, skala e, tego bólu dupy e, w internecie, no jest, e, ona, ona chyba nadal trwa. Wiesz? Słuchaj, to jest e... po prostu mundial Schrödinger'a. Gdyby Messi nie wygrał mundialu, to nie mógłby być najlepszym piłkarzem świata, bo, znaczy w historii, bo nie wygrał mundialu, który jest Najważniejszym trofeum w futbolowym świecie, to jest oczywiste. Natomiast, skoro już Messi mundial wygrał, to, to nagle meczów. ten mundial jest, bo i takie komentarze widziałem chyba niestety zupełnie na poważnie. To jest siedem meczów, w których możesz zwalnąć połowę bramek z rzutów karnych, a w ogóle poziom tych meczów to jest niższy niż angielski angielskiej Championship i wszystko było ustawione tak, żeby wygrał Urga. Tak. I nawet jak jesteś w cudzysłowie dziennikarzem. Jak to Ronsero, to możesz tam napisać, że, że Messi ma. Nie, nie, nie. On tak. nie jest dziennikarzem. On akurat moim zdaniem, on akurat moim zdaniem robi rzeczywiście karierę na tym. Znaczy, ja szczerze znam wielu ludzi, którzy rzeczywiście piszą głupoty, bo są bardzo głupi. Natomiast u Roncero przyznam szczerze, że jestem pełen podziwu, że on chyba naprawdę po prostu no, wypełnia taką rolę, jaką mu powierzono. To nie można być aż tak karykaturalnie głupim, tak mi się wydaje. To już chyba musi być celowe zachowanie, tak mi się gdzieś przynajmniej wydaje. No właśnie, to ja się obawiam, że niestety, ale on faktycznie w to wierzy, święcie co pisze i to jest, to jest moim zdaniem przerażające, bo takiego odklejeńca to chyba w żadnym innym środowisku nie ma, No, ale nie będziemy o nim rozmawiać. Mam dla ciebie ciekawszy no. wątek, słuchaj. Jeszcze w takim razie, jeżeli chodzi o złotą piłkę, to będzie coś, co pewnie będziemy mogli odkopać dopiero za parę lat. Ale powiedz, kto twoim zdaniem, i to myślę, też będzie pytanie do naszych widzów, zostanie sobie to w komentarzach na YouTubie, kto będzie kolejnym piłkarzem, który wygra złotą piłkę jako zawodnik Barcelony. O wow, jako zawodnik Barcelony, myślałem, że spytasz, kto no. tych, których bierzemy teraz pod uwagę. Nie, nie, to jest tutaj wiadomo mniej więcej o czym możemy dyskutować, że euro, że zobaczymy jak Bellingham z że zobaczymy właśnie jak Mbappé z Francją i tak dalej, i tak dalej. Ok, ale to jest cięższe zadanie, właśnie. Czy widzisz w obecnej kadrze piłkarza, który rzeczywiście będzie mógł wygrać złotą piłkę? Widzę. Jeżeli tak, to kto nim jest? Leo Messi. Widzi. Leo Messi widzi i tutaj z gołtem się nie będę kłócił i jeżeli Leo Messi uważa, że Laminieman ma to, to szansę, to, to ja się chyba zgodzę. Powiedziałbym, że Pedri wręcz Pedri byłby dla mnie pewniakiem, bo myślę, że na, na przestrzeni swojej kariery zagra jeden wybitny sezon, natomiast no, te kontuzje naprawdę mnie martwią i, i też gdzieś tam cały czas mam takie wrażenie, że jednak on nie spędzi całej kariery w Barcelonie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu takie mam przeczucie. A wiesz, co mi przeszkadza w Pedrim, oprócz tych kontuzji w kontekście dyskusji o złotej piłce? To, że jak mu pokażą w tych wszystkich internetowych dyskusjach i podsumowaniach i tak dalej bramki i asysty, to niezależnie od tego, że on będzie super grał, to będzie miał za cały sezon dwie bramki i trzy asysty. Na przykład. Coś w tym jest. I jednak <grywka> większość osób będzie się tym kierować moim zdaniem jest, jest wykluczony w ogóle z tego okay, grona. Czyli bardziej Fermin Lopez w takim razie? No być może, być może bardziej. No, no słuchaj, żeby daleko nie szukać, Ilkay Gundogan był kapitanem drużyny, która dopiero co wygrała tryplet i nikt się słowem nie zająknął nawet o tym, żeby on był gdzieś w czołówce Złotej Piłki, który skończył 14, o ile dobrze, o ile dobrze pamiętam. Więc wiesz, więc to są jednak zawodnicy, którzy mają trochę inne zalety niż te, które widzisz na pierwszy rzut oka, zwłaszcza, zwłaszcza w statystykach, dlatego tak kombinując sobie, bo ja też nad tym się troszeczkę zastanawiałem, mówię, no tak, no z jednej strony musisz być z takiego kraju, który ma szansę coś wygrać, no przynajmniej jeżeli mówimy o tych, wiesz, co dwa lata jednak jest albo mundial, albo mistrzostwa kontynentu, musisz być zawodnikiem ofensywnym, musisz robić liczby, Musisz mieć gdzieś tam dobry, jednak marketing, czyli powinieneś też być trochę efektowny, żeby móc coś pokazać na tych highlightach i tak dalej, I, i żebyś miał jakieś fajne dribblings i bramki. No to ten lamin wiem, że jest zdecydowanie za wcześnie i tak dalej, ale trochę na coś takiego wyrasta. Zastanowiłbym się, powiem Ci szczerze jeszcze, nad Żał Felixem. I to mówię absolutnie serio. Gdyby ta Portugalia na przykład wygrała to euro najbliższe, my byśmy się dobrze spisali w Lidze Mistrzów i tak dalej. Nie wiem, nie, nie wiem, Michał. tutaj, czy byśmy przynajmniej taki debaty wiesz, byśmy dlaczego. Nie mogli wiesz, nie Felix, takiego. bo Felix nie ma tu. I teraz wskazuje ręką na skroń. Facet nie strzelił jednego gola Real'owi w swojej karierze. Mało tego. Jego drużyna nie strzeliła żadnego gola Real'owi aż do teraz. To był jego pierwszy, no bo Gundogan strzelił. Więc pierwszy raz drużyna, w której Felix występował przeciwko Real'owi Madryt, strzeliła gola. My o Felixie. Ile rozmawialiśmy w trakcie tego podcastu? Minut w kontekście jego występu w klasyku? Zero. No i niestety, ale dlatego. Tak. A to w sumie jest ciekawe, bo warto odnotować, że obaj Żułały opuścili boisko w tym meczu, co było też dosyć przynajmniej dla mnie zaskakujące. Nie, nie wracajmy. Nie, zbada. No, nie Ale to już nie wracajmy. Nie wracajmy oczywiście do tego. No nie wiem, hmm. dajcie znać, czy i dlaczego Laminia Mal, a ewentualnie kto przed nim mógłby być takim takim kandydatem. Może, może ktoś nas tutaj zaskoczy. Może nie wiem, Markandr Terstegen, pierwsza złota piłka od dawna od na dla bramkarza. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jakby to mogło wyglądać. Jestem ciekawy, kogo, kogo ewentualnie tak, no. tutaj... Mat, jeśli chodzi o tą złotą piłkę, no to ewidentnie pokrzywdzone po chyba najlepszym sezonie w ogóle w swojej karierze. Był piąty raptem, więc, więc to śmiech na sali, no ale znowu. Rok mundialowy, no więc niestety tak to wygląda i już. Zobaczymy. Zobaczymy, czy wygra rywalizacja z Manuelem Noyerem, który przecież wraca. Więc od tego trzeba by w ogóle zacząć. Myślę, że na pewno, gdyby nie wiem, Niemcy jakimś no cudem wygrały euro, tak, no to pewnie byłby w topie. No właśnie, na razie się na to nie zanosi, jeżeli chodzi o, o Niemcy. Niemców, to Niemcy. Bo, bo wiemy, jak wyglądają, ale to się jeszcze wszystko, oczywiście, może, może zmienić. W każdym razie. Wspomniałeś o Niemcach. Wspomniałeś o posiadaniu tu, jeżeli chodzi o skazywanie na skroj, no to myślę, że powinniśmy przejść do słów Ilkaya Gundogana po, po klasyku i to, jak ty je odczytujesz ewentualnie i, i na, ile one są, na ile się z nimi zgadzasz. Ja może tutaj, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale Irkaj Gundogan po meczu wyszedł do wywiadu i było widać, że bardzo się hamuje, nawet sam to powiedział, że się hamuje, ale. Ale zwłaszcza z ust takiego profesjonalisty i człowieka, który jest zawsze bardzo gdzieś tam spokojny i ułożony, takie słowa jak padły, no muszą budzić reakcję. I ja, może, te słowa przywołam, tłumaczenie z zewce Barsecom. Pytanie padło od dziennikarza, jak bolesna mentalnie jest ta porażka, biorąc pod uwagę rangę tego spotkania. Gundogan odpowiedział: Muszę być szczery, nie tak bardzo bolesna, jakbym sobie życzył. Nie chciałbym powiedzieć czegoś źle, ale byłem w szatni i oczywiście zawodnicy są rozczarowani, ale szczególnie po tak wielkim meczu i takim wyniku chciałbym widzieć więcej frustracji, więcej złości, większe rozczarowanie. To jest trochę problem. Musi być więcej emocji, szczególnie kiedy przegrywasz i wiesz, że możesz zagrać lepiej i zrobić coś lepiej w pewnych sytuacjach, ale nie reagujesz i to ostatecznie przenosi się na boisko. Musimy pod tym względem wykonać wielki krok do, naprzód, bo inaczej Real Madrid i nawet Girona nam uciekną. Nie przybyłem tutaj, aby przegrywać mecze tego typu, aby zrobiła się taka luka. To też odpowiedzialność dla mnie, dla doświadczonego zawodnika, by nie dopuścić do tego, że drużyna pozwala, aby pewne rzeczy po prostu się zdarzały. Nie. My musimy stawiać opór. I tutaj jeszcze bym dodał, że podobno ta jego reakcja wynikała z tego, że wchodząc do szatni właśnie po, po tym meczu, tam widział jak, jak dwóch, nie wymienionych z nazwiska zawodników. Marsy siedzi sobie na telefonach i sobie coś tam pokazują i, i się śmieją. No co ja ci powiem, Michał? No ja nawet mu zostawiłem komentarz na Instagramie. Nieczęsto tam komentuję pod postami e, u piłkarzy, bo to zazwyczaj wiadomo, ich pr piszą i, i to właściwie tyle, ale, ale, ale 100% zgody z tym, co, co bym to powiedział. No. On tutaj nie przyszedł po to, żeby takie mecze przegrywać. I to mi się bardzo podobało. I to tak, takie podejście po prostu musi być. W szatni myślę, że takie podejście na pewno miał Robert Lewandowski w zeszłym sezonie, kiedy był to jego pierwszy sezon w Barcelonie i kiedy na pewno przyszedł i chciał coś udowodnić, i był głodny. Wygrał Mistrzostwo Hiszpanii, wygrał Trofeo Pichici. Czy nadal jest głodny? Nie wiem. Póki co nie do końca to pokazuje, może. E, przynajmniej nie w tym meczu, może tak. Nie, że ogólnie, ale. No, ja od Gundugana mówiłem wiele razy tobie, tak, że ja od niego wymagam więcej i bardzo mi się to podobało, bo dokładnie też dlatego, on był kapitanem Pepa Guardioli, nie dlatego, tylko że umie dobrze piłkę kopnąć, bo jest tam akurat w tej drużynie wielu zawodników, którzy to potrafią, chyba każdy właściwie, ale dlatego, że, że jest liderem, chociaż może tutaj jeszcze na przykład może nie znać języka, wchodzi dopiero to, to właśnie e, tym się różni lider od zawodnika, który po prostu przychodzi grać, jak najemnik, zostaje tutaj sprowadzony i, i tyle. Też mi się podobało, że jego żona rozwiała wszystkie te ploty o tym, jak to oni się czują niezatroszczeni, niezaopiekowani. Niezaopiekowani. Tak, ze strony tak, klubu, tak. po tym jak się tutaj przeprowadzili, napisała, że są, są to informacje e, wyssane z palca. No, i tyle. No, pełna zgoda z Gundą. no i zobaczymy. Tutaj można mówić, że być może nie powinny takie rzeczy wychodzić poza szatnie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że czasami właśnie muszą. Bo co innego jest, jak on zrobi nawet awanturę w szatni, czy nie wiem, czawi, krzyknie na ludzi, a oni pokiwają głowami, i pójdą sobie następnego dnia grać w gierki na plejce i chodzić na plażę i pod nich to zleci. A co innego, kiedy. Właśnie zrobi facet, który wygrał wszystko. Taki publiczny call-out, można powiedzieć, i, i może, może to dotrze. No zobaczymy, jakie będą tego efekty ostatecznie. Wiesz, co zwłaszcza. E, zwłaszcza, że to nie jest tak, że on tam wyszedł do tego wywiadu i tam na Grzegorza Skwarę, bo Janukiewicza objechał kolegów. On w bardzo wyedukowany sposób to powiedział i tak jak powiedziałem, było widać, że też się hamował. W związku z tym ja nie odczytuję tego, bo też bardzo dużo osób właśnie... No zwłaszcza z tej madryckiej strony, tak, na to madrydzismo sociologico właśnie widzimy po raz kolejny, jakby to powiedział pan Laporta. Wykorzystało to, żeby powiedzieć, że no, że Gundogan tutaj uderza w Szawiego bezpośrednio, uderza w zespół, że jemu się tu nie podoba, że nie na to liczył. Potem się pojawiły właśnie te informacje od razu, że może, że się klub nie zajął nim i, i jego żoną i tak dalej. I można było to, to wykorzystać. Myślę, że pod tym względem Gundogan też powinien sobie zdać sprawę, o tym na pewno może powiedzieć Pep Guardiola, że jeżeli. Powie cokolwiek ta, ta, takiego, i ja jestem pewny, że to mówi z dobrymi intencjami, i tak dalej. To i tak zostanie to tak przedstawione, jakby właśnie było obliczone na wywołanie tutaj, wiesz, konfliktu i, i wprowadzenie zespołów w kryzys, bo tak niestety funkcjonują tutaj media w Hiszpanii. W Anglii nie wydaje mi się, żeby to miało aż tak miejsce, dlatego pewnie Pep Guardiola też, a dlatego za ojczyzną tak bardzo nie, nie tęskni i od tylu lat w Anglii przebywa. Natomiast owszem, no zobaczymy, jaką to reakcję wywoła. Na przyszłość. Myślę, że to jest chyba dobry moment, żeby też przejść do tego, co ten klasyk dla nas oznacza w perspektywie ligi, w perspektywie całego sezonu. Jeżeli chodzi o tabelę, to kształtuje się ona na chwilę obecną w ten sposób, no, że tracimy do realu cztery punkty, co jest bolesne, nie oszukujmy się, natomiast tracimy też cztery punkty do Girony i tracimy punkt do Atletico, który ma zaległe spotkanie, więc no de facto jesteśmy na czwartym miejscu w lidze na chwilę obecną i pytanie, co się teraz będzie działo w najbliższych tygodniach, bo najbliższe nasze spotkanie jest w sobotę jest to wyjazdowy mecz z piątą siłą ligi, z Realem Sociedad, który się świetnie prezentuje ostatnio m.in. w lidze mistrzów. Później mamy mecz Deportivo Alaves u siebie, więc może chwilkę oddechu, natomiast potem wyjazd do zawsze groźnego Rajo i mecze u siebie z Gironą i z Atletico, czyli wspomnianymi drużynami z miejsc 2 i 3, więc ten nasz terminarz no jest dużo trudniejszy w najbliższym czasie, chociażby niż terminarz Realu, Realu, do którego nosiłam rzeczy my się zawsze będziemy tutaj jednak porównywać długoterminowo, jeżeli chodzi o wyścig o mistrzostwo, no bo przecież Real i z Gironą, i z Atletico, i z Realem Sociedad już grał. Tak, więc no, wygląda to przynajmniej na papierze bardzo nieciekawie, ale spokojnie. Jeżeli wrócą nasi kontuzjowani, to na pewno też ta, ta gra będzie inaczej. Wyglądać. My też mówiliśmy przed tym klasykiem, że jeżeli go nawet przegramy, no to też nie będziemy dramatyzować, chyba że dostaniemy manite, nie zostaliśmy, przegraliśmy tak naprawdę minimalnie. Ten mecz to boli, oczywiście, tym bardziej, że mogliśmy nawet go wygrać, ale cóż, no, trzeba grać dalej, więc, więc przed nami kolejne, kolejne spotkania. Wydaje mi się, że nadal, nadal jesteśmy, no, jesteśmy w grze, jest to wszystko spokojnie do, do wyciągnięcia, nic się takiego strasznego naprawdę nie, nie dzieje. A co do w ogóle jeszcze tego wyjaśniania różnych e, dziennikarzy, bo to wspomnieliśmy tutaj właśnie o, o nim, który wyjaśnił pismaków z Real Madrid.pl, o żonie Gundogana, no to też warto wspomnieć o tym, że sam Leo Messi w formie mundialowej, bo wyjaśnił jakiego Gerarda Romeo. Romero, <grym> Romeo, nie, nie Romeo, na swoim Instagramie. Ponieważ Hijantes tam zatweetowało informację, że rzekomo po tej gali złotej piłki Laporta z Messi omawiali szczegóły jego ewentualnego powrotu i właśnie tego omenachę, czyli hołdu dla Leo Messiego. No bo jeżeli możemy na coś liczyć, no to jest co najwyżej jakiś jeden pojedynczy mecz, w którym Leo zagra. Już nie ma się co łudzić, że wróci do nas jakoś na dłużej. Natomiast Leo Messi napisał na jego Instagramie, zacytował tego tweeta i napisał, że, że kłamiesz. Znowu. I wrzucił emotkę Pinocchiusa, czyli Pinokio. No i no, powiem ci, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby, żeby Messi sam kogoś takiego właśnie wyjaśnił. I wiesz co? I mnie to bardzo martwi, bo ja szczerze mówiąc mam w poważaniu Gerarda Romero i jego newsy. Natomiast nie mam w poważaniu tego, że Leo Messi, który czyta o sobie pewnie no, dziesiątki jakichś fejkowych informacji, no nie on sam, ale na pewno to jego otoczenie monitoruje te media, to o tym doskonale wiemy. I, i tych informacji fejkowych o nim musi się pojawiać mnóstwo. I gdyby chciał je dementować, to pewnie nie robiłby nic innego w życiu. W związku z czym wychodzi z reguły ze słusznego założenia, moim zdaniem, że po prostu trzeba to olać. To tutaj pojawia się informacja, która wiesz, nie, nie jest informacją negatywną w jakimkolwiek stopniu, tak? To nie jest właśnie tak na przykład, że nie wiem, żona Gundogana daje informację, że oni źle się czują w Barcelonie. No to jest informacja, która może mieć wpływ na ich relacje z klubem właśnie, klub może ich nawet poprosić, żeby to zdementować, żeby nie siedzieć tutaj zamętu i tak dalej. Chcesz coś wyjaśnić, no to to dementujesz, tak? Jeżeli jesteś o coś niesłusznie oskarżany, no, to chcesz to zdementować. Nawet tak jak Człomeni, jeżeli twój kolega z boiska, tak? czy rywal jest o coś niesłusznie oskarżany, okej, okay, wyjdziesz i to zdementujesz, powiesz, jak było naprawdę. Ale Leo Messi tak się poczuł, właśnie, że tak powiem, no, dotknięty tą informacją, że aż uznał, że no, nie może taka informacja istnieć w przestrzeni publicznej. Ja muszę wyjść i to zdementować. Gdzie tą informacją było po prostu to, że on rozmawiał z Joannem Laportem, właśnie. Że mają, tak więc no, dla mnie to jest alarmujące. Jak, jak muszą wyglądać ich relacje. Rzeczywiście Leo Messi nie chce, żeby w przestrzeni publicznej pojawił się jakikolwiek strzępek informacji, że on rozmawia z Jeanem Laportą i te ich relacje są w porządku. No właśnie i to jest bardzo martwiące, bo wydaje mi się, że ta relacja jest, jest w tym momencie kompletnie nieistniejąca. Tak. Kompletnie zerwana i nieistniejąca. I ja rozumiem, dlaczego Messi może się tak czuć, bo, bo wydaje mi się, że on się czuje oszukany przez Laporte, dlatego że, przypomnijmy, przylatywał do Barcelony po to, żeby podpisać kontrakt, po czym się okazało, że tego kontraktu nie będzie. Więc też jak miałoby się czuć właściwie? A z drugiej strony Laporta cały czas stara się robić dobrą minę do złej gry i stara się pokazywać, że tutaj jest wszystko ok. No my ze strony klubu oczywiście robimy wszystko, żeby Pokazywać na każdym kroku, właściwie, że, że Messi to jest część naszej historii. Zresztą sam Messi powiedział, że właśnie, że był częścią najwspanialszego klubu. Tak. I to jest oczywiście jasne, no ale przecież gdyby oni tam mieli jakieś relacje, no to po prostu na tej galizu tej piłki zobaczylibyśmy jakieś chociażby wspólne zdjęcie. Już nie mówię o tym, że mogliby sobie porozmawiać, nie wiem, przywitać się. Nic takiego nie widziałem, więc zakładam, że nic takiego nie było, bo to chyba by mi nie, nie uciekło. No i uważam, że ta relacja jest absolutnie zerwana i naprawdę się teraz boję, że, że Messi nie będzie chciał tutaj nawet, właśnie tego jednego meczu. Zagres, dopóki Laporta jest u sterów. No ale. Co jest strasznie dziwne w kontekście tego, że wydawało się, że już się lepiej, no bo jednak, no wiemy, że ojciec Messiego się spotykał z Laportą, że były rozmowy o powrocie i tak dalej. Tak więc nie wiem, czy to było jakieś chwilowe zawieszenie broni, czy może znowu jednak coś tutaj się wydarzyło w te ostatnie lata. No nie wiem, nie chcę oczywiście spekulować, bo nie jest to dobre dla klubu. Tak. tak czy siak? w momencie, w którym prezes klubu i największy, yy, najlepszy piłkarz w historii tego klubu i ogólnie w futbolu mają nie najlepsze relacje, czy nie mają ich w ogóle, to nie jest dobre dla FC Barcelony. Mnie tak szczerze mówiąc średnio interesuje dyskusja kto zawinił, ile procent winy tutaj, ile procent winy tutaj i tak dalej, bo no ja w pierwszej kolejności jestem kibicem FC Barcelony i dlatego też darzę sympatią i Laporte i Messiego, bo są po prostu postaciami, które są dla Barcelony bardzo zasłużone i mam nadzieję, że jakoś się uda tutaj ja Myślałem, że tych kibicem Lecha Poznań. Tak, tak, tak. Proszę mnie nie obrażać. <laughs> Proszę mnie tutaj nie, nie wkurzać. Ja jestem kibicem No ja mam tylko nadzieję, że e, Messi, jakie by miał e, bądź nie miał relacje z Johnem Laportem, to no, po prostu będzie ponad to no i ostatecznie no, wróci po prostu żeby godnie się pożegnać ze swoim klubem, ze swoimi kibicami, że tam też tym kibicom przecież nam między innymi dziękował za to, że go e, wspieraliśmy przez tyle lat. No i mówiąc teraz o kibicach, którzy wspierali Leo Messiego przez te wszystkie lata, to mam dobrą wiadomość, bo trochę znowu, no, musiało być negatywnie, wiadomo, po takim klasyku i też trochę nas pewnie ta złota piłka boli, biorąc pod uwagę, że wygrał ją Messi po raz drugi, no, nie będąc naszym piłkarzem. To mamy końcik dobrych informacji imienia Artura Melo, w którym głównym newsem jest to, że jak być może część z Was jeszcze pamięta, ja byłem rok temu w Argentynie przez cały Mundial, to znaczy przyleciałem dzień przed meczem z Arabią Saudyjską, tym pierwszym pamiętnym przegranym meczem, i wyleciałem dzień po słynnym finale, po najlepszej imprezie w moim życiu. I byłem tam nie tylko tak, żeby sobie po prostu tam pojechać, tylko byłem tam, żeby próbować coś stworzyć. Ja szczerze mówiąc, sam lecąc do Argentyny, nie miałem nawet Pomysłu do końca, co to będzie, i czy to będzie jakiś tekst dłuższy, czy to będzie jakaś seria, nie wiem, nawet i, i zdjęć. Totalnie, totalnie nie miałem pomysłu, natomiast postarałem się nagrać tam no najpierw vloga, a później z tego vloga się zrobił taki większy projekt, no i, i do tego stopnia większy, że właściwie powstał z tego wszystkiego film pełnometrażowy z całego mojego wyjazdu do Argentyny, gdzie Głównym oczywiście przewodnim tematem są Muchachos, czyli kibice argentyńscy, ludzie, którzy przeżywali ten niesamowity dla nich Mundialowy Miesiąc, ale też będzie tam bardzo, bardzo wiele historii nie Mundialowych, bo też wybrałem się chociażby na te najważniejsze punkty na futbolowej mapie Argentyny, czyli na przykład na, na Stadion Boca Juniors, na legendarną La Bombonera, na Stadion River Plate, na Stadion Argentino Juniors, gdzie Maradona zaczynał swoją karierę. Byłem też w Rosario, gdzie Messi się wychował, byłem na jego osiedlu. Byłem też w, no, na obrzeżach totalnych Buenos Aires, gdzie wychował się z kolei Maradona. Zobaczycie w jakich warunkach. No, nie będę zbyt wiele zdradzał, w każdym razie słuchajcie, powstał z tego wszystkiego. Pełnometrażowy film, ma on około godziny 20 i jego premierę zaplanowałem na 20 listopada, bo właśnie 20 listopada się mundial... Którego roku? <grych> tego roku, 20 listopada zeszłego roku zaczął się mundial w Katarze, więc stwierdziłem, że gdzieś tam w okolicach września, że już no nie opłaca się tego po prostu wrzucać, tylko poczekamy już te parę miesięcy w tom czy w tom e, nikomu nie z, e, zrobi różnicy, a żeby właśnie taką piękną klamrą to wszystko spiąć. E, myślę, że ten film będzie się wam podobał. E, premiera będzie na kanale NowCamp, no, oczywiście YouTubeowym, także zachęcamy do subskrybowania i włączania notyfikacji, dawania łapy w górę i tak dalej, żebyście go nie przegapili. No i, i, i tyle. No mam nadzieję, że, że będziecie będziecie ten film oglądać, bo, bo uważam, że, że warto. Nawet jeżeli ja nie jestem profesjonalnym filmmakerem, profesjonalnym vlogerem i nigdy czegoś takiego nie robiłem, też dlatego tyle to wszystko zajęło, to ostatecznie jestem jestem, jestem dosyć zadowolony z tego, co, co powstało. Tego jeszcze nawet filmu Michał sam nie widział. Nasi Sosje zobaczą go trochę wcześniej, także. Zapraszamy na patronite.pl ukośnikną no jeżeli chcielibyście właśnie wesprzeć naszą działalność, bo między innymi właśnie do tej Argentyny wybrałem się dlatego, że mieliśmy takie wsparcie z Patronite'a i było to możliwe. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim z Was, którzy nas wspierali, czy, czy wtedy, czy nadal nas wspierają. Dziękuję też właśnie za zaufanie i za cierpliwość przede wszystkim, bo bo ja myślałem, szczerze mówiąc, że ten, że ten film po prostu zrobię w, w parę miesięcy, natomiast im dłużej nad nim siedziałem, tym bardziej się okazywało, że to jest po prostu gigantyczne przedsięwzięcie ostatecznie. Tak mają takie, takie projekty. Tak. Wiesz, najśmieszniejsze jest to, że, że ja studiowałem na filmówce organizację sztuki filmowej, czyli produkcję po prostu czyli wszystko to, co dzieje się za kulisami całą organizację. Sztuki filmowej, no i kto jak to, ale akurat ja powinienem wiedzieć, że nad filmem nie powinna pracować jedna osoba, i, i że to jest gigantyczna praca do wykonania. Natomiast tutaj z jakichś przyczyn sobie sam po prostu wymyśliłem, że zrobię taki swój otadozet autorski projekt, no i wiem, że to jest na pewno ostatni taki projekt w życiu, jaki, jaki stworzyłem, bo po prostu ilość tego mnie, mnie przerosła. I, I na samo hasło montowanie czegokolwiek, montaż i to uff, aż mnie, aż mnie <grytko> mówiąc> brzydko brzydkołując. Także, także na pewno na pewno nieprędko się, się wezmę za, za cokolwiek w takim dłuższym metrażu w przyszłości. No ale to tyle. Nie chcę też za dużo zdradzać już na temat tego filmu. Ja mogę powiedzieć, że. Za to, że, że się wziąłem w międzyczasie za coś, co wymagało dużo mniej pracy, natomiast to się jest związane z Leo Messim i jego mundialem, a raczej tą złotą piłką będzie, że tak powiem, koszulka do kupienia upamiętniająca to piękne wydarzenie, tak więc wyglądajcie informacji, bo na pewno na socialach również się pojawi. Osobiście powiem szczerze, że jestem z niej bardzo zadowolony, natomiast kierując się też twoim doświadczeniem, jednak uznałem, czy uznaliśmy gdzieś, żeby oddać to profesjonalistom po prostu, tak? jeżeli chodzi na przykład o jej, o jej design i myślę, że wyszło rzeczywiście dużo lepiej niż gdybyśmy kiedykolwiek mieli to zrobić samemu. Tak, ja tutaj potwierdzam, bo ja już tę niespodziankę znam, już wiem o co chodzi dokładnie i, i też, też mi się podoba, także szacun dla Was za tą, za tą pracę, którą wykonaliście, no i wszystkiego dowiemy się na dniach. Przy okazji pisałem już na Twitterze, ale też wrzucę tutaj info, że ja szukam montażysty na, na, na stałe do współpracy tutaj z naszym kanałem do no, bo no bo po prostu chcemy też trochę więcej tych treści e, wypuszczać, więc jeżeli jesteście Jesteście chętni, to, to zgłaszajcie się do mnie najlepiej. No i, i będziemy Was, was rozważać. E, swojego grafika, swojego producenta znaleźliśmy właściwie właśnie z tego typu ogłoszeń, więc być może i, i montażystę się uda znaleźć. Także póki co tyle jeszcze w temacie Patronite'a. To w tym tygodniu dołączył do nas Arkadiusz Bartoszek. Dziękujemy bardzo za wsparcie. I witamy na, na pokładzie. No a co, e, Michał, co przed nami, to już trochę powiedzieliśmy, także słyszymy się no jak zwykle niebawem. My w przyszłym tygodniu jedziemy do Hamburga na mecz z Szachtarem, także możecie się spodziewać, że zaraz po tym meczu, może nie zaraz, zaraz po tym meczu, ale jak już nam się uda wrócić spokojnie, do domów, to, to nagramy kolejny podcast i będziecie mieć oczywiście na żywo wrażenia z tego meczu. Jedziemy tam w prawie 60 osób autokarem, a w sumie będzie aż 100 osób z peniuś. także absolutne szaleństwo. No i dzięki za słuchanie i jak zwykle wizka Elbas. Trzymajcie się, cześć!